Siemano, dzisiaj razem z Rychem i z Przemasem lecimy do Bandosza, robimy wjazd do klubu i tam przygotował dla nas ponieważ jakiś bardzo trudny, finałowy tor, bo przygotowujemy się do 5. edycji Ninja Warrior Polska. Wszyscy występujemy właśnie w 5. Dajcie znać, zaraz tutaj wam pokażę, jak wygląda tor, który z nas ma szansę przejść w całość. Wypięcie. Oczywiście musicie wisieć, nie? Złapanie. Chodźcie już. Na szare. Jak wejdziecie na szary, to bezpośrednio idziemy na trampę. Tam od razu do skoszki, liczymy wiemy, te gruszki, z gruszek na skoszki, ze skoszki na drążek. Jak już będziecie na drążku, to przychodzicie z drążka. Stąd przechodzicie na gzyms, czyli na to i macie skok do tyłu. Możecie wylądować. Sami na dół. Raz. Dwa. Trzy. Teraz uwaga. Jak tu jesteście, musicie sobie przejść to miejsce. Taki. Czyli jestem cały czas w górze, schodzę na drążek, z drążka na haki. Tak, to będzie następne. Dobra. Transfer na pałki. Przechodzimy pałki, 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 pałki. I tu macie gibony, ale taki prostszy bez. Jeden gibon. Drugi. I na koniec jeszcze trzy piłki, jak te trzy drzwi Herkulesa do podniesienia. Robercik chyba nie będzie z nami ćwiczył, bo tam coś narzekał, że jest chory, więc pewnie odpuści, tylko będzie nas katował. Już pierwszy poległ, z niego chyba dzisiaj nic nie będzie. My już jesteśmy na miejscu, tutaj jakaś siłownia. Robercik ćwiczy, ale nas interesują przeszkody. Siemanko. I tu jest cały ściuch. Teraz lecimy z rozgrzewą. I za chwilę wchodzimy na tor. Tutaj jest cała klatka. Robercik już szykuje sprzęty. Tam idzie cliffhanger, deseczki. No tych zabawek jest tu pełno. Zobaczymy, co dokładnie przygotował. Dobra, Przemas leci. Pięć. Jeszcze taka rozgrzeweczka. To was nigdy dociska przed ramy, nawet nie jest nic, a jak wpisacie, to ręka w tą stronę oddaje energię, nie? Tu was zabierzesz jedno, tu was drugą. Więc wpisając tak, blokujecie sobie dodatkowo, dając większą siłę darcia, nie? Więc lepiej jest znacznie na... O, 3, 2, 1, lecimy. Trampolina. Ty no, Przemas, rewelacyjnie ci idzie. Gruszki, stożki, drążek. Stożki. Ten zębami. Drążek, syc. Tak, drążek, tak. Drążek. Srebrna ruka po prawej stronie i skok za siebie. Zestawisz. Poczekaj, jest skok na samą Mandela. Wszystko para. Dobra. Raz. Dwa.
haków masz dostać do nóża. Dawaj. Jeszcze jeden wypnij chociaż. O. Trzymaj. Spocony. Drugą stroną, Przemas, obróć się. Co? A bo ty na prawo musisz. Nie pocieszę cię mówiąc, że nunchaka w Ninja Warrior są gorsze. Naprawdę. Po pierwsze mają średnicę fi od 28, a nie 32, a po drugie są jeszcze bardziej śliczne. Po pierwsze nunchaka, który naprawdę bałem się, że spadnę, nie? No niestety, Przemas. Pierwsza próba spalona. Dobrze, i teraz musisz, no niestety jakoś z pół obrotu. Żeby się to A, dobra, leci dalej na piłę. Minuty przerwy. Po czarnym. Uważaj na baniak. Kopnij czar. O. Pierwszą próbę mamy spaloną. Wszyscy spadliśmy na nunchakach, strasznie się ślizgają, albo jesteśmy tacy słabi po prostu. Co? Ja chociaż się wyłączyłem za trzecim razem, ale... A, no ja robiłem tylko drugie podejście. Spadłem nunchaki i nie weszło.
Odpoczniemy chwilę i spróbujemy jeszcze raz. Mam nadzieję, że łapy będą bardziej suche i utrzymają. Drugie podejście przemasa. Równe ruchy. 65 sekund, plus. Już szukaj, już myśl, gdzie? Ty na pałę. Uznamy, że tych gibonów tam nie było. 5, 4, 3, 2, 1. Teraz tak, przemas ma 2 minuty przerwy i za chwilę wchodzi na kolejny etap. Zaczyna od tych wiszących drzwi, cliffhanger, kołkownica i tam dalej. No dobra, przemas rusza na trzeci stage po 2 minutach przerwy. Możesz użyć magnezji. Dobrze, proszę bardzo. No, jak jesteś gotowy, to idziesz. Możesz jechać. Spokojnie. Pamiętaj, tutaj nie możesz mieć błędu. Musisz za pierwszy raz zrobić. O centymetr mniej ma każdy tutaj, tak? Każdy centymetr, no. Górny ma... Górny to jest 2,5, centrum jest 3, 2,5, 3,5, 2,5, 3, 3. Czyli wszystkie górne to są 2,5. Dobra, to odpocznij i to odpocznij. Dawaj tym bicem mocno pracuj. Spokojnie, nie szukajcie niemożliwych rozwiązań. To co jest wam na 100% pewne do zrobienia. To jest za grubo. Ja pasuję. Pewny lubicem, pierwszy. Bardzo dobrze. Spokojnie, spokojnie. Przejścia w górę. Dobrze.
Nie, spoko, spoko. To więc co robisz? Ręce na szarą nurkę. Ręce na szarą nurkę i nogi na szarą nurkę. Albo nowo, no? To ładnie. Chyba zejście, no. Hydraulik, skoki, flying. Tu jest kąt, duży, otwarty, tak, i tu jest niski, nie? Więc nogi wyżej, i tu pata. O, wtedy macie większe oddanie mocy, nie? O! Kaszana. Bo wyżej cieplej. Co? Wyżej cieplej. My już z przemasem zostaliśmy pozamiatani przez ten tor. Nie ukończyliśmy ani stage'u 2, ani stage'u 3. A tam Rychu jeszcze walczy. Łapki za słabo. O honor. Zobaczymy, co z niego będzie. Trzymaj to. Strasznie ciepło, jak widzicie zresztą. I leci dalej. Rychu jeszcze ma szansę, żeby ukończyć jako jedyny z nas. Jeszcze raz. Mam drugą minutę do końca. No i niestety nikt nie uratował naszego honoru. Pospadaliśmy. Możemy wracać do domu, keps po drodze i tyle. Teraz wam pokażę przejście Robercika i jak on to robi całość. Przerwa. Thank you.
Materac ktoś przerzuci. Teraz flying bara bierzesz już? Nie. A, no tak. Jakie to są odległości? 2,5? 10. Odsuńcie trampolinę. Super. Dobra, może toru nie pokonaliśmy, ale na burgerka zasłużyliśmy. To znaczy chłopaki zasłużyli, bo ja nie mam co jeść. Więc ja to w ogóle chyba jakaś kaszana odwaliłem. Smaczne? Jeszcze nie wiem, ale frytki dobre. No, więc chociaż masę zrobimy. Zasłużony burgerek. Chłopie jeszcze dorzuciły lodzika. Jak grzecznie, soczek marchewkowy. Czekaj, odwrócę, że to jest 0%, żeby nie było. My już wracamy, to nas pokonał. Trzeba. Co mam? Też nie za, zaspany chłop. No, ja jeszcze cały czas jem obiadek w drodze w postaci szejka. No i to był mój ostatni trening przeszkodowy przed programem. Chłopie, jeszcze coś będziecie robili, czy nie? Miałem dwa dni później to coś jeszcze zrobię. A przemoc będziesz działał, tylko będziesz spał. Ja już mentalnie się szykuję na dziki zachód. Dzisiaj też 6 godzin walczy. A, no przemoc. Leci tam do siebie, do jakiegoś Szczecina, czy jeszcze dalej. No, więc no ja już teraz powoli coraz bardziej regeneracja, treningi podtrzymujące i taki odpoczynek. Więc trzymajcie kciuki za nas. Miejmy nadzieję, że bez błędów i że minimum ten finał będzie.